Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś następny materiał, gdzie będzie błyszczeć Mr. Longshot, czyli kolejny materiał z kariery. Jednym zawodnikiem kariery, która naprawdę bardzo wam się podoba. I dziękuję za wszystkie komentarze, bo dzisiaj też odniosę się do niektórych i zrobimy delikatne zmiany. Zobaczymy, czy one będą na plus, czy na minus. To razem zdecydujemy właśnie w karierze. Także smacznej kawusi, lecimy z następnym odcinkiem. Zacznijmy może od tego, że pisaliście mi w komentarzach o tym, żeby włączyć zagranie ręką, które będzie odgwizdywane właśnie od tego odcinka. Zobaczymy, czy jest rzeczywiście jakaś różnica, czy wygląda to lepiej, jeśli chodzi o gameplay, czy jest bardziej realistycznie, czy nie będzie takich trochę z tyłka sytuacji przy rzutach karnych i tak dalej. Więc to po pierwsze jest włączone. Po drugie, w tym też trybie kariery wyłączyłem kontuzję. Pisaliście mi, że niejednokrotnie zdarza się tak, że wylatujecie na pół roku, na 9 miesięcy, że to jest trochę bez sensu i czasem pojawia się nawet zbyt często w trybie kariery, więc na razie kontuzję sobie wyłączyliśmy. No i po trzecie, już wbijając do meczu, mogę wam powiedzieć, że będzie teraz widoczne dla was nazwisko piłkarza, który rozgrywa piłkę, żeby wam się oglądało lepiej. A teraz zapraszam, bo przed nami pierwsze spotkanie, które gramy z Piastem Gliwice na wyjeździe. Także, o, drodzy widzowie, trzeba dobrze zacząć dzisiaj odcinek. Ten jeden ziomek zawsze sprintuje w tym samym miejscu. To jest jedna animacja, zawsze gość, który wychodzi na końcu. Ej, zobaczcie, w ogóle gramy na śniegu, no ale fajny klimat. No i tak jak chcieliście, właśnie tutaj macie nazwiska, więc już nic wam nie umknie w tym momencie. Możecie wiedzieć, kto jest przy piłce. To znaczy, to jest przydatne, jeśli chodzi o rozgrywanie w moim zespole, bo w zespole przeciwnym to zawsze widać w lewym dolnym rogu. Ale może następnym razem kamerkę też wrzucę tak, żebyście widzieli tego Mr. Longshota, chociaż tam się nic nie dzieje ciekawego w prawym dolnym. Co tu się wydarzyło? Nie, tak jest fajnie. Myślę, że tak możemy zostawić. Dobra, lecimy z tym. Dawaj, tu mordo prostopadłą pierwszą. Dziękuję bardzo. I na skrzydełko, cyk. Oj, oj, oj. Chrapek strzela na 1-0. Zaspała moja obrona. Śląsk Wrocław i ich obrona to jest coś, co... No, czasem potrafi zirytować w tej serii, powiem wam szczerze, bo... Niejednokrotnie się tak ustawiają głupio, że... Zobaczcie, to się przecież było... No fajne podanie prostopadłe, ale co robił gościu z numerem 34? O! Piękny pressing, tylko... Spróbujmy teraz to tak ładnie wrzucić! Dobre to było podanie! Tylko chyba zbyt późno i mogła być bramka na 1-1. Zdecydowanie lepiej wygląda drużyna Piasta w tym meczu. Spychają nas cały czas do defensywy. Ja tak naprawdę, no, niewiele mam do powiedzenia w tym meczu. Ojojojo, dobra, wyjdźmy stąd jeszcze, żeby nie było 2-0 przed przerwą, proszę was. Też nie chcę wracać za bardzo, bo później nie mają do kogo grać. Dawaj, prosto... Aj, teraz prostopadła by weszła jedna. No nic, 0-1 do przerwy. Czy to jest spalony, czy nie? Dobrze, że to był spalony. Piękne podanie prostopadłe. Znów nasza obrona spóźniona. No i zobaczcie, dobrze, że sędzia podniósł chorągiewkę, ale minimalny spalony. Naprawdę minimalny spalony. Więcej farta mieliśmy tutaj niż rozumu. Zobaczcie. Powinno być 2-0. Może ja teraz spróbuję im rozegrać. Żuchowski. Aha, no nie, no co wy robicie, panowie? Co to za forma jest w tym meczu? Oni nie potrafią dobrze piłki podać. Przegrywamy 0-1, a tu nawet pressingu nie ma. Teraz próbowałem wyjść z nimi, ale na nic to się zdało. 2-0. Piast Gliwice przypieczętował tylko dobrą formę w tym spotkaniu, a Śląsk Wrocław totalnie bez podjazdu. Ten mecz to jest jedno z najgorszych spotkań, jakie rozegraliśmy, myślę, w tym całym sezonie. I w tym momencie spadliśmy na 5. miejsce, więc do Pogoni Szczecin tracimy 1 punkt. Naprawdę bardzo ciasno pomiędzy Pogonią Rakowem a Śląskiem Wrocław tutaj się zrobiło. Ale teraz, drodzy widzowie, czas na puchar. Puchar Polski, gram pierwszy mecz z ŁKS-em Łódź. Aż bym zaśpiewał, PZPN, a nie, to nie to. Dobra, panowie, ale to trzeba teraz pokazać, że potrafimy zagrać dobry mecz. Puchar Polski to jest... Ważne, dla mnie to są ważne rozgrywki.
Możemy sięgnąć po puchar, bo raczej ligi nie wygramy, więc Puchar Polski to jest nasza jedyna szansa na trofeum. Pierwszy strzał na bramkę, słupek! Dobra próba, no wiem, że dobra próba, ale nie wiem, czy nie powinienem bardziej technicznie to uderzyć. Strzał siłowy, chciałem po krótkim. No i dobrze leciało. O nie, jeszcze żółta kartka będzie teraz, bez sensu. Bez sensu ten faul, no dobra. Czy bez kartki tym razem? No chciałem pomóc trochę w obronie, podostrzyć. Ojuj, brzydkie wejście. Brzydkie wejście. Nie ma żółtej. No, no, panowie, tak jest, dobrze udało mi się rozpocząć tą akcję, 1-0, 12 minuta, prowadzimy w Pucharze Polski, Mustafić strzelcem, o to chodzi, tak trzeba grać. No to się długo nacieszy, mówię wam, że ta obrona to jest coś dramatycznego, 1-1, 17 minuta, długo nie cieszyliśmy się z prowadzenia. Szybka odpowiedź, naprawdę, ale zobaczcie, ilu zawodników moich było w polu karnym i tak... Przeciwnicy mogli sobie rozgrywać piłkę na spokojnie. No przecież to jest... Nie można takich rzeczy robić. Ale piękna piłka prostopadowa, o którą poprosiłem. Zobaczmy, czy wcisnę się tutaj. Chyba nie, ale będzie może asysta. O, ale to zepsuł. Mógł troszkę bliżej jeszcze podejść i po prostu obok bramkarza. Druga część spotkania rozpoczęta. Jestem ciekaw, co by było, gdybyśmy tak doprowadzili do rzutów karnych. To naprawdę byłyby emocje, no ale jednak spróbujmy to wygrać w regulaminowym czasie. Tak jest! Dobrze, ja tam się teraz źle ustawiłem. To było złe w moim wykonaniu, bo całkowicie inaczej chciałem rozegrać tą akcję. 2-1. W końcu zrobili coś dobrze w ataku bez mojej pomocy. To się nazywa piękny pressing we dwóch. Dobra, spróbujmy jeszcze podać tutaj, bo ja już tam nie zdążę wjechać. Nie, no mordo, co ty robisz? No nie, nie potrafię jeszcze tak dobrze dryblować tym zawodnikiem. Myślałem, że on sam wiedzie, jak mu podam w pole karne, a tu odegrał do mnie. Patrzcie. Ale dałem pi... Co za asysta, ty, co ja zrobiłem teraz? Normalnie tak jak pisaliście ostatnio w komentarzach, że ja powinienem grać chyba jako dyszka, taka HPO, bo czasem daję takie ciasteczka, że no picobello. Ja chcę jeszcze raz to zobaczyć. Idealnie. No patrzcie, pyk. I gość z voleja ładuje. Z 15 metra. I w krótki, co ciekawe. Myślałem, że po długim to uderzy. To już będzie ostatnia akcja w tym meczu. Sędzia gwiżdże po raz ostatni w tym spotkaniu. 3-1 wygrywamy z LKS-em Łódź. Mimo tego, że nie strzeliłem bramki, to myślę, że naprawdę to spotkanie można zaliczyć do udanych. Fajnie rozgrywane, fajna asysta. Jest dobrze. Kolejne spotkanie to mecz z Górnikiem Zabrze na wyjeździe. I zrobimy sobie teraz tutaj symulację. Tym razem przejdziemy do wyniku. Wygrywamy 3-2. Jeszcze patrzyłem, czy bramkę udało się strzelić, ale nie. Ocena 7-3. Najważniejsze, że mamy zwycięstwo. I Legia przegrywa w tym momencie, zobaczcie. I Pogoń chyba zremisowała. Tak wyglądają pary 1-8, jeśli chodzi o Puchar Polski. Widzę w Łódź, Ruch Chorzów, Jagiellonia z nami, Raków Korona Kielce, Zagłębie Lubin, Piast Gliwice i mamy tutaj jeszcze inne spotkania, które już były rozgrywane. Widzę, że Górnik przeszedł dalej, Pogoń Szczecin również, Legia wygrała i Lech także. Czas więc na mecz z Jagiellonią, drodzy widzowie. Fajnie byłoby naprawdę wygrać ten puchar. Bardzo mi na tym zależy, dlatego staram się jak mogę tutaj grać dobrze, ale wiecie no. Wiele zależy od gry moich kolegów z zespołu niestety. Ej, ty ziomek, co to jest? Ej, to jest przecież czerwona kartka. Co to było? Jaki brutalny faul w tym momencie. Żółta kartka tylko, no nie wiem, czy to nie była czerwona. Wychodziłem sobie do podania ładnie, wychodziliśmy z kontrą, a gościu mi takie sanki od tyłu zrobił, że to jest hit. No patrzcie na to. No nie, no mordo.
Na razie w tej pierwszej połowie to większość akcji toczy się w środku pola i tutaj bardziej takie piłkarskie szachy nam się zrobiły. Chyba, że teraz coś się wydarzy. Oby nie, panowie. Będzie rożny? Tak, mamy rzut rożny w 45 minucie. Dobra, to ja w takim razie zostaję w polu karnym. Trzeba pomóc tutaj chłopakom przy stałym fragmencie gry. Wyjazd, 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 wyjazd. Nie dajcie tego sobie strzelić w takim momencie. No nie. Widzowie, trzeba mi tak ze czterech widzów zagrać u mnie na obronie w Śląsku Wrocław, co? Bramka stracona do szatni zawsze boli najbardziej. Mamy jeszcze jedną połowę, żeby to wszystko odwrócić, ale na razie nie wygląda to dobrze. No znów gramy mega defensywnie, oddaliśmy piłkę praktycznie w całej tej połowie Jagiellonii i oni sobie rozgrywają, a ja tylko mogę czekać na kontrę jakąś. To powinno być 2-0. Kolejna świetna okazja Jagiellonii. I tak jak mówię, Śląsk Wrocław w tym meczu nie istnieje. GG, odpadamy z Pucharu Polski według mnie w tym momencie. 2-0, Jagiellonia, 65 minuta spotkania. No ale to tak się musiało skończyć. No jeszcze zmiana na sam koniec, 85 minuta, to nie było dobre spotkanie, zobaczcie, strzały celne, jeden, ale czekajcie, czemu pokazuje obok, aha, no tak, no bo to była ta akcja, jeden strzał celny, symuluj pozostałą część, 2-0, takim wynikiem kończy się spotkanie, odpadamy z Pucharu Polski, szkoda, i naprawdę jest mi szkoda. Proszę się obawiać w tym momencie, bo nadciąga polski Ronaldinho, 5 gwiazdek sztuczek będę miał już teraz. Także tym bardziej będziemy przegrywać spotkania. A tak serio, to już to naprawdę fajnie wygląda, bo zwinność poprawiona. Gwiazdki, sztuczek tak jak chciałem. Teraz trochę fajnie byłoby poinwestować sobie w strzelanie i też poprawić gwiazdki z słabszej nogi, bo na razie mam dopiero 3 gwiazdki. Fajnie byłoby mieć 5 na 5 i dobre strzały. Teraz to się w ogóle będzie działo. Gramy z Rakowem, który ma 40 punktów. My mamy punktów 39, także no bezpośrednio nad nami. Miejsce w top 3, to co mnie interesuje najbardziej, 22 kolejka. Ale piłka prosto padła. Nie, Górski, nie możesz tak robić, co ty robisz? Bramkarz... Ty, no bez takich. Ja stwierdziłem, że się nie będę już bawił po prostu. Zewniaczek i wyjmuj! Wyjmuj, gościu, z siatki! Ale wjechało! Ale wjechał ten strzał! Nie wiem, czy to nie wpadło jeszcze od słupka albo od poprzeczki, bo mi pad zawibrował. Ale zobaczmy raz jeszcze. Poprosiłem tutaj o podanie. No i tak z 20 metra z zewniaka. Od poprzeczki to było! Elastiko i cyk po krótkim! Co się dzieje? Ale tu będzie la zabawa, jak ja sobie te strzały jeszcze wzmocnię i ten dribbling jeszcze poprawię, żeby on był taki płynniejszy. Zobaczcie, reverse elastiko i po krótkim. Ale bomba poszła! Ty, Jezu karny! I to jest ta ręka, którą ja... O nie, włączyłem, ale mi poradziliście. Włączyłem ręce i teraz mamy rzut karny przez to. Ja nawet to skipnąłem, bo zapomniałem o tym, że właśnie... Przecież mam to odpalone. I Nowak strzela na 2-1. Bramkarz został w środku? Praktycznie tak. No, szukam tego hat-tricka jak tylko mogę. 5 minut do końca tego spotkania. Oby to utrzymać, ocena 10-0. To się nie zdarza często. Ale to najważniejsze, to to, żeby... Nie, no znowu ręka. Oj, teraz się zaczynam zastanawiać, czy to było dobre, czy nie. Jest bardziej realistycznie. To mieliście rację. Wyjazd, wyjazd, panowie, proszę. Nie no, patrz co on zrobił. Łap. Tu jestem, tu jestem. Graj taką prostopadną w górę.
Ojej, ten co szybciutki. Ale bez techniki. Piętka wybitna. Koniec meczu, najważniejsze. Wygrywamy 2 do 1, dwie moje bramki. Szkoda, że nie udało się tego hat-tricka zrobić, ale w drugiej połowie zdecydowanie się cofnęliśmy i już tutaj było tylko takie granie pod kontry, czekanie na to, żeby ten wynik dociągnąć. I tak się udało. A następny mecz zagramy z Widzewem i tutaj w tym momencie przejdziemy sobie do wyniku po ostatnim dobrym spotkaniu. Może uda się teraz to kontynuować. 2 do 0, ja strzelam bramkę. Super, ej, takie symulacje to proszę częściej. Pogoń grała jeszcze z Legią teraz. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w tabeli, bo to może być dla nas naprawdę fajna kolejka. Zobaczmy. Wskakujemy na miejsce numer 2 i tylko 2 punkty tracę w tym momencie do Legii Warszawa. A do końca jeszcze 11 kolejek. Potrzebuję od was jednej małej pomocy. Nie wiem, gdzie znaleźć najlepszych strzelców. Chciałbym sobie na to zobaczyć, a totalnie tego tutaj nie widać nigdzie. Statystyki zawodników. O, jest, dobra, mamy to. Mr. Longshot. Bramki 14, mecze 23. Czyli póki co jestem wśród najlepszych strzelców na pozycji pierwszej. Jeśli chodzi o asysty, tutaj jest gorzej, no ale ja asyst mam tylko 3. I następny mecz ze Stalą Mielec. Też przejdziemy sobie do wyniku, tylko gram na wyjeździe. Coś mi się wydaje, że może być ciężko. Właśnie, 1 do 1. Bramka strzelona, ale punkty zgubione. Aczkolwiek ta pozycja w tabeli i tak była naprawdę fajna. Ja tutaj nie myślę o walce o mistrzostwo, tylko żeby zrobić top 3. Sprawa wygląda tak. Lech Poznań na pierwszym miejscu i to właśnie z nimi gramy kolejne spotkanie u siebie. I póki co mam 2 punkty tylko przewagi nad Rakowem. No ale do Lecha tracę w tym momencie 4. Ja myślę, że to będzie bardzo ciężki mecz, ale przede wszystkim chciałbym w tym spotkaniu popróbować trochę więcej też uderzać z dystansu, bo jak widzieliście, no kilka ładnych bramek już strzeliłem, czyli te strzały z dystansu wychodzą, więc myślę, że można by próbować ich częściej. Może nie za każdym razem oczywiście, żebym nie przesadził, no ale częściej niż do tej pory. Chociażby właśnie tak. Nie szukać na siłę minięcia zawodnika, tylko po prostu z zewniaka oddajesz strzał i już mamy z tego rzut rożny. Oho! Oho! Czyżby? Rzut karny po zagraniu ręką? Czekajcie, zobaczmy. No nie! Widzowie, wydaje mi się, że to trzeba będzie wyłączyć. Ja wiem, że to jest... Nie, to jest fajne, ale... Mam rzut karny. Spróbujmy. Lewo, góra, oby mi tego nie wyjął. No co za gnój! Mogliśmy prowadzić. Mogliśmy prowadzić. Wystarczyło strzelić rzut karny, no. Ja mam taką teorię jednak zawsze, że na bota, jak bramkarz ma obronić, to po prostu obroni. Zależy, jak się skrypty ułożą, no bo przecież no to wszystko, co naciśniecie, to oni od razu i tak wiedzą przecież. Bot wie, w którą stronę strzelasz. Tak czy inaczej, przegrywamy. Póki co 1 do 0. Ale ładnie teraz, ale ładnie się udało. Podaj tu. Oj, nie zdążę tego dobrze obrócić, żeby strzelić. Nie mam lewej nogi właśnie, dlatego szukam zewniaka. Po krótkim. Ale mi to zablokował! Fajnie wychodzą już te akcje kombinacyjne. Ale kontra teraz wyprowadzana przez Lech Poznań. Aczkolwiek to ma tylko drugiego zawodnika, do którego może podać, oby tego nie zrobił. Zobaczmy. No nie, no panowie, nie możecie sobie dać strzelić z czegoś takiego. O, ładnie. Ładnie udało się ten przechwyt zrobić. Tylko co z tego? A, nie potrafię się jeszcze dobrze zabrać z piłką. To jest rzecz, na którą muszę popracować na pewno, jeśli chodzi o wzmacnianie mojego zawodnika i rozwijanie postaci, bo często jest tak, że po prostu on nie potrafi przyjąć piłki.
Miałem strzelać normalnie, ale podanie byłoby lepsze i mamy asystę! To jest to, ej, no mówię wam, chyba zmieniam na dychę, no po prostu będę grał na SPO. Te asysty mi wychodzą tak dobrze. 1-1 z Lechem Poznań, z liderem. Patrzcie jeszcze raz. Pyk, troszkę może za mocno, ale zdążył, zmieścił to. Lewa noga, dla widza. Jest! 83. minuta, co za mecz! Mecz z liderem Lech Poznań kontra Śląsk Wrocław. Przed chwilą asysta, teraz strzał ze słabszej mojej lewej nogi, ale zobaczcie tę różnicę tempa. Po prostu jak ja odjechałem temu obrońcy, jak TGW odjeżdżający polskiemu PKP. No coś pięknego! Musiałem już teraz... Nie mów mi, że to jest czerwona kartka. Okej, dobra, dobra, myślałem, że jest czerwona, bo naprawdę, patrzcie, no faul od tyłu, mogła być czerwona. Tu chyba nawet żółtej nie było. Tak, nie było nawet żółtej kartki. Mamy to, drodzy widzowie, nie wiem jak to się udało, ale udało się wygrać ze Śląskiem, przepraszam, z Lechem Poznań. Nie wiem jak do tego doszło. Jak to było możliwe, ale wygrywamy z Lechem Poznań, z liderem Ekstraklasy, który już prawdopodobnie teraz nie będzie liderem. Uff, ale się sytuacja w tabeli może zmienić. Pewnie Legia wskoczy na pierwsze. My się wzmocnimy na tym trzecim miejscu. W tabeli mamy miejsce numer 2. Jeden punkt tylko straty do Lecha Poznań. Legia 48, Raków 47. I zobaczcie, top 4 jest mega ciasno. Dopiero jest taka delikatna przepaść później punktowa pomiędzy Rakowem a Pogonią. Ale no tego się nie spodziewałem, że my będziemy w top 3. Znaczy chciałem, ale się nie spodziewałem. Ja bym chciał... Chciałbym się teraz skupić na poprawianiu tutaj tego drzewka, jeśli chodzi o panowanie nad piłką, bo... myślę, że to się może naprawdę przydać. Kontrola piłki i tak dalej, więc tutaj dajemy sobie raz. Tutaj też sobie wjeżdżamy i panowanie nad piłką po raz kolejny. Mamy w tym momencie 85 kontroli nad piłką, a tutaj po tej stronie jeszcze jak sobie to wszystko ulepszę, to będzie ustawianie się w ataku również dobre i tak dalej. I teraz chciałbym kolejny mecz przesymulować. Gramy u siebie z Jagiellonią. Po ostatnim zwycięstwie nad Lechem Poznań myślę, że ta forma może być fajna, ale 2-2. No niestety, remis. Remis 2-2 z Jagiellonią. W takim razie może w meczu z Radomiakiem uda się nam odkuć. Przejdźmy do wyniku. Nie wierzę w to. A taka była dobra forma, no nie? Myślałem, że na spokojnie mogę sobie przesymulować mecz, a tu remisujemy z Jagiellonią, przegrywamy z Radomiakiem. To jest polska ekstraklasa idealnie odwzorowana. Jak to mówią, do 3 razy sztuka. Jak już teraz się nie uda, to następny mecz będę musiał zagrać. Wiadomo, że to jest random. Nie, ej, nie, dobra, 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 nic nie mówiłem, nic, nic, spoko. Ja w to nie wierzę. Po 28 kolejkach i po tych nieszczęsnych symulacjach, tak wygląda obecnie sytuacja. 4 punkty straty do Rakowa, do Legii 5 i 7 punktów do Lecha Poznań. Co ciekawe, w następnym meczu, który jest teraz rozgrywany, wchodzę z ławki rezerwowych, bo po tych symulacjach wyrzuciło mnie na rezerwy. Także zobaczcie, ile złego symulacje potrafią wyrządzić. Oczywiście teraz gramy z ŁKS-em. Jest 0-0, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby tutaj w końcu przełamać ostatnią złą passę. Patrzcie, jakie podanie górą fajne. Tylko co oni z tego zrobią? Czy będzie bramka? Tak jest! Znów zaczęło się to wszystko ode mnie. 1-0. I powiem wam, że z jednej strony trochę szkoda tych symulacji, ale z drugiej, dzięki temu jest, mam wrażenie, troszkę bardziej realistycznie. No wiadomo, że Śląsk Wrocław ma bardzo dobry sezon, ale tak ogólnie w FIFA, no to wiadomo, że będzie ciężej się grało Śląskiem Wrocław niż Lechem czy Legią. Patrzcie, jakie przejęcie. Patrzcie, jakie przejęcie piłki. Do pustej. Do pustej, mordo. Wiem, że mogłem strzelić, ale wolałem pewną bramkę. 2-0. To jest wejście. To jest wejście, które odmieniło losy tego spotkania. O,
Ale to zagraliśmy, szkoda, że był spalony chyba. Wydaje mi się, że był spalony, dlatego sędzia zakończył ten mecz. Fajnie, fajnie, że udało się wejść z ławki, wyrwać zwycięstwo, pokazać, że jednak potrafię i mam nadzieję, że wrócić do pierwszego składu. Drodzy widzowie, mamy mecz z Cracovią na wyjeździe i w tym momencie zrobimy tak, że to będzie ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku i zostaną nam 4 mecze. Już wszystkie 4 mecze chciałbym zagrać. Chciałbym powalczyć o to top 3, tak jak powiedziałem. Ale najpierw trzeba wygrać z Cracovią i zobaczyć, jak wygląda sytuacja w tabeli. Ale piękna obrona Leszczyńskiego i tak jednak dobitka, piłka wpada do siatki. Przegrywamy 1-0 i jak na razie powiem wam, że no lepiej gra Cracovia. Tutaj Śląsk Wrocław ustawia się znów defensywnie. I jeśli tak to będzie wyglądało, to trzeba będzie się cofać, zbierać piłkę, rozgrywać. To czego nie lubię, bo wolałbym jednak z przodu sobie czekać. Ale za to lubię dać dobrą asystę. 1-1. Widzicie, jak to wychodzi ładnie z przodu? Obrona straszna, ale z przodu jest naprawdę dobrze. Nie. Ale to jest bramka z tyłka. Dośrodkowanie i to praktycznie z połowy boiska. Główka, odbitka i do pustej bramki na 2-1 strzela zawodnik Cracovii. No tak jak wam mówię, obrona jest tragiczna. Więc może być tak, że nie zrobimy tego top 3 nawet. Patrzcie na to. Kolejna świetna asysta. 2-2. Taki tap-in trochę z Ultimate Team zagrany. No spróbuję jeszcze pociągnąć ten zespół, żeby strzelić bramkę na 3-2 albo zrobić asystę trzecią w tym meczu może. O! Tak zwana meczowa. To co ja zrobiłem w tym meczu to jest maks, co mogłem wyciągnąć z tej drużyny. 3-2, strzelam bramkę na wagę 3 punktów, 2 asysty do tego dołożone, mnóstwo pressingów, naprawdę skupiałem się jak mogłem, piękne wykończenie, w ogóle taka ciekawostka, musiałem w tym sezonie jeszcze raz wykończyć technicznie, czyli strzelić bramkę po prostu strzałem technicznym, no i udało się, 10-0 ocena, piękny powrót, tylko teraz jeszcze żebyśmy przejęli piłkę i utrzymali do końca. Patrzcie ile daje dobre rozegranie. Przejąłem piłkę, podałem, tutaj poszło jeszcze jedno podanie i mamy 4-2. Występ chyba najlepszy w moim wykonaniu jak do tej pory. Myślę, że w kolejnym odcinku naprawdę będzie się działo. Zobaczcie sobie na tabelę, 4 kolejki do końca, 56 punktów na koncie Śląska Wrocław, 57 Legia Warszawa i to właśnie z Legią gramy kolejny mecz, 60 punktów ma tutaj Raków, 61 Lech Poznań. No myślę, że top 2 już będzie ciężkie do osiągnięcia, ale tak jak powiedziałem, walczymy dalej o top 3, o to trzecie miejsce z Legią, czy później może z Rakowem, zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejny odcinek, widzimy się następnym razem w przyszłym tygodniu, znów będzie następny materiał oczywiście z kariery, a jutro prawdopodobnie z Ultimate Team, no i na kanale głównym odcinek prosto z boiska. Trzymajcie się mordki, dziękuję za dziś, na razie i piona!